Kupiłem samochód i powiedzmy, że jest to samochód, który w ciągu 3 godzin jest w stanie przejechać 150 km. W tym filmie chciałbym, żebyśmy zastanowili się, jakie są rozsądne sposoby wyrażenia prędkości, z jaką ten samochód jechał przez te 3 godziny. Zachęcam Was, żebyście zatrzymali ten film i zastanowili się nad tym sami. Oczywiście łatwo jest obliczyć tę prędkość, ale chodzi mi o to, żebyście pomyśleli też o jednostkach, w jakich tę prędkość można wyrazić i o tym, które z nich mogłyby być przydatne, a które niekoniecznie. Zacznijmy od przypomnienia sobie, co to w ogóle jest prędkość. Łatwo sobie wyobrazić, że droga to prędkość razy czas. S równa się V razy T. Albo, jeżeli podzielimy obydwie strony równania przez czas, to droga podzielona przez czas równa się prędkość. Znamy drogę, jaką przejechał samochód, znamy czas, w jakim to zrobił, możemy podzielić drogę przez czas i otrzymamy prędkość. Ale chciałbym, żebyśmy równocześnie zapisywali jednostki. Bardzo ważna jest świadomość, że do pewnego stopnia możemy manipulować jednostkami i przekształcać je w sposób czysto algebraiczny, tak jak liczby czy zmienne. Jednostki nie są zmiennymi, to nie jest to samo, ale podlegają tym samym regułom. No to liczymy. W tym przypadku prędkość równa się 150 km podzielone przez 3 godziny. Jeżeli spojrzymy na część liczbową tego wyrażenia, to 150 podzielone przez 3 równa się 50. Jednostki możemy zostawić tak, jak je tutaj mamy. Możemy w ogóle jednostek nie ruszać, nie zmieniać. Kilometry na godzinę. To właśnie miałem na myśli, kiedy mówiłem o obliczeniu prędkości przez podzielenie drogi przez czas. Dzielimy liczby 150 przez 3, a jednostki zostawiamy w takiej formie, w jakiej się pojawiły na samym początku naszych rozważań. Zobaczycie zaraz, że nie musimy tego robić w ten sposób. Możemy z jednostkami zrobić mnóstwo różnych rzeczy, zamiast zostawiać je w pierwotnej formie. Często nazywa się ten element obliczeń analizą jednostek. Tak czy inaczej, w taki sposób często wyrażamy prędkość. 50 km na godzinę. I jest to całkiem rozsądne. Jest rozsądne, bo łatwo sobie to wyobrazić. Łatwo sobie wyobrazić, że w ciągu jednej godziny przejeżdżam 50 km. Ale zastanówmy się, czy nie można wyrazić prędkości w innych jednostkach. 50 km na godzinę. Teraz się zacznie analiza jednostek. Powiedzmy, że chcemy wyrazić tę prędkość w kilometrach na sekundę. Jak wyrazić 50 km na godzinę w kilometrach na sekundę? Zawsze jest dobrze na początek, w ramach pierwszego przybliżenia, po prostu przemyśleć sprawę ogólnie. Jeżeli tyle przejechaliśmy w jedną godzinę, to jaką liczbę kilometrów możemy przejechać w jedną sekundę? Czy będzie to mniej, czy więcej? No cóż, sekunda to znacznie krótszy okres czasu niż godzina. W jednej godzinie jest 3600 sekund, czyli w jednej sekundzie przejedziemy jedną 3600 część tej drogi. No to zastanówmy się, co zrobić z jednostkami, żeby to dokładnie obliczyć. Chcemy się pozbyć tych godzin z mianownika. Przy okazji, gramatyka języka polskiego nie ma tu znaczenia, więc obojętnie, czy są to godziny, czy godzina, algebraicznie to dokładnie to samo. Chcemy pomnożyć to razy coś, co ma godzinę w liczniku, tak żeby się skróciła z tą godziną z mianownika. W ten sposób pozbędziemy się godzin. W zamian chcemy mieć sekundy. W mianowniku chcemy tę samą godzinę wyrazić w sekundach, bo potrzebne nam są sekundy. Jedna godzina, ile to się równa sekund? Jedna godzina równa się 3600 sekund. O to właśnie mi chodziło, kiedy mówiłem o manipulowaniu jednostkami i o analizie jednostek. To właśnie teraz robimy. Możemy przeprowadzać operacje na jednostkach tak samo, jak robiliśmy to w przypadku zmiennych. No i mamy godziny podzielone przez godziny. Jeżeli wykonamy teraz działania na liczbach, 50 razy 1 podzielone przez 3600, 50 razy 1, 3600, a jednostki, jakie nam się pojawiły, to kilometry na sekundę. Mamy wynik w kilometrach na sekundę. 53 600. I odpowiada to naszemu pierwszemu przybliżeniu. W sekundę
przejedziemy jedną 3600 drogi, którą przejechalibyśmy w godzinę. Policzmy to. 50 podzielone przez 3600 to się równa 5 podzielone przez 360 to się równa 10 podzielone przez 720. Celowo tak to zrobiłem, bo teraz mamy jedynkę w liczniku. To się równa 1,72. Tak więc nasza prędkość wyrażona w nowej jednostce to 1,72 km na sekundę. Osobiście uważam, że w tym konkretnym przypadku nie jest to najszczęśliwsza jednostka prędkości. 1,72 km co sekundę, dziwne to trochę i chyba w niczym nie pomaga. Niby wiadomo z tego, że w ciągu 72 sekund przejadę 1 km, ale trudno mi to ubrać w jakiś zrozumiały pomysł. Może podzielę te liczby, może tak coś z tego wyniknie. 1 podzielone przez 72 równa się 0,0139. Jeżeli ktoś mi powie, że może przejechać w sekundę 0,0139 km, to chyba nie ma to głębszego sensu. Powiedziałbym raczej, że nasza wcześniejsza jednostka jest bardzo rozsądna i praktyczna do wyrażania prędkości, a to wygląda raczej bez sensu. Ale myślę, że możemy jeszcze coś z tego wyciągnąć. 1,72 to dosyć mała liczba. Może na przykład można zrobić coś, żeby ją zwiększyć. Co by było, gdybyśmy zmienili kilometry na sekundę na metry na sekundę? 1 kilometr to 1000 metrów. Jeżeli pomyślimy o metrach zamiast kilometrów, to powinna tu pojawić się znacznie większa liczba. Dokładnie mówiąc, 1000 razy większa. Spróbujmy, zamieńmy te kilometry na metry. Jak to zrobić? Jeszcze raz to samo. Chcemy mieć kilometr w mianowniku, tak żeby się go pozbyć, żeby się skrócił z tym kilometrem. W liczniku chcemy mieć metry. Ile jest metrów w kilometrze? W 1 kilometrze jest 1000 metrów. Kilometry się skracają i zostaje 1000 razy 1, czyli 1000, dzielone przez 72. A z jednostek został nam metr na sekundę. To, że zapisuję jednostki w różny sposób, nie ma tu większego znaczenia. Wiadomo, o co chodzi, chociaż najlepiej zapisywać wszystkie jednostki zgodnie z układem SI. Czy taka liczba ma jakiś praktyczny sens? Policzmy, ile to będzie po podzieleniu. 1000 podzielony przez 72 równa się w zaokrągleniu 13,9. Czyli nasza prędkość równa się w przybliżeniu 13,9 metra na sekundę. To już jestem w stanie sobie wyobrazić. Wiem, ile to jest 13,9 metra i przejechanie tej drogi w 1 sekundę też do mnie przemawia. Ten sposób wyrażania prędkości też zaliczyłbym do rozsądnych. Jeżeli powiem komuś, hej, mam auto jeżdżące z prędkością 50 km na godzinę, to ma to sens. Albo jeżeli powiem, że mam auto jeżdżące mniej więcej 14 metrów na sekundę, to też jeszcze ma to jakiś sens, ale stwierdzenie, że kupiłem samochód rozwijający prędkości rzędu 1,72 km na sekundę, chyba już nie ma sensu. Tak samo jak stwierdzenie, ile metrów przejadę w godzinę, też byłoby chyba dziwne. Możecie policzyć to sami. Zachęcam, spróbujcie zamienić tę prędkość na metry na godzinę. Byłoby tak. Możemy użyć tego samego przelicznika, co tutaj. 1000 metrów na każdy 1 kilometr. Kilometry się skrócą. Zostaje 50 razy 1000, czyli 50 tysięcy metrów na godzinę. Trudno mi sobie wyobrazić 50 tysięcy metrów. Oczywiście, jeżeli przeliczę to szybko w pamięci na kilometry i pomyślę o 50 kilometrach, to jest ok. Ale 50 tysięcy to jakaś kosmicznie duża liczba. Chyba najlepiej pasuje tu kilometr na godzinę. Metr na sekundę też może być przydatny, ale kilometr na sekundę albo metr na godzinę wydają się dosyć niezwykłe.